Moi drodzy, na początek tego filmu tylko szybkie ogłoszenie. Jeżeli dobijecie pod tym filmem 3000 łapek w górę, to zrobimy sobie kolejną paczkę z gwarantowaną ikoną. Brakuje Ci coins na nowe karty? Zapraszam na supercoins.pl. Z okazji eventu Future Stars z kodem widocznym na ekranie coinsy kupisz 10% taniej. Do tego masz szansę na wygraną jednej z trzech superkart. Nie musisz się bać o bana dzięki bezpiecznym metodom dostawy. Szczegóły promocji w opisie. Polecam! Nagrody za Food Champions i paczka z gwarantowaną mid-ikoną. To zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Ja oczywiście jestem Adrian i życzę Wam miłego oglądania tego filmu. Jednak zanim przejdziemy do sedna, to przypomnę Wam jeszcze tylko o subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów. Dodatkowo w komentarzu możecie napisać, co Wam wyleciało z paczki z ikoną mid, o ile takową robiliście. A teraz już zapraszam Was do oglądania. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Mistrzostwa Food, nagrody za potężnego Golda 1 po raz kolejny odbierane. Była szansa na elitę z bilansu 16-4. Popsuliśmy jednak sprawę i się skończyło tak jak zawsze. Dobra, dwie paki za 100k, dwa piki, 50 tysięcy monet. Bardzo przyjemny z pozoru zestaw, aczkolwiek jak to wyjdzie, no to się okaże. Pierwszy player pick, zapraszam Salaha i Cancelo do mnie. No nie trafimy ich raczej dzisiaj. To nam pokazuje już ten pierwszy player pick, dobra. Tutaj chyba bez większego znaczenia, kogo sobie zabiorę. Wiecie co, niech będzie ten Bamford. No i dobra, drugi pick bez zbędnego przedłużania. Aj, dajcie chociaż jakiś 8-6 overall, no. Niech to będzie już ktokolwiek. Co to jest? W paczkach oddam, mam niewymienne paczki za rivalsy, wzięte specjalnie, żeby więcej overalli do ikony było. Liczyłem na to, że z player picka nam wypadnie jakiś overall do ikony, no ale... Wyszło jak wyszło, dobra, otwieramy. Bez lockoutu. Coś czuję, że to będzie jeden z tych openingów, których nie chcemy oglądać, a przynajmniej ja nie chcę. Dobra, mega paczki rzadkich kart, coś tu musi wylecieć, kurde no, byłoby niemiło, gdyby tutaj nic nie wypadło, nie ukrywajmy. O, Toty lockout. Mega paczka rzadkich kart, kolejna. Nie wiem, no ja po tych pikach jestem tak zdegustowany. Tutaj lockoutu oczywiście nie ma, ekranów też nie. Nie no, co jest z tym dropem, halo? Po prostu otwierajmy kolejne paczki i obserwujmy, co się będzie działo. Let's go. Bez lockoutu. Znowu ekranów nie będzie. Nie, to już jest przesada. O, jest lockout. Fantastycznie. Lockout informa w dodatku. Soulcheck 8-6 inform. Dobra, 35k. Byłoby, gdyby on był wymienny. Jest niewymienny, więc nie będzie, ale dobra. To jest BC jak znalazł. Wysoko oceniony inform, zawsze się przyda. Tym bardziej, że tą ikonę będziemy chcieli robić zaraz. Jeszcze Brand 8-4, dobra, paczka z gatunku przyjemniejszych. Dobra, teraz dwie wymienne paczki za 100 tysięcy. Nawet się nie nastawiam, bo teraz u kogo na streamie nie byłem, to paki za 100k w nagrodach były fatalne, więc też za bardzo jakoś tutaj nie będę udawał, że liczę, że coś fantastycznego tu wyleci. Póki co Francja SPD, to jest ten Andre Tande, Rufa Pandę. No i zobaczymy, czy coś jeszcze w tej paczce jest. Ten Andre jest wymienny. Ej, dobra, jest Mendy i jest Gueye. Kolejna paczka za 100 tysięcy monet. Bez lockoutu w obydwu paczkach za 100k. No, trochę to jest przykre, że w tej chwili przyzwyczailiśmy się do tego, że paczka za 100k to wcale nie jest gwarantowany lockout, a nawet w większości tych paczek nie ma lockoutów. Donnarumma 85. Nie wiem, FIFA 14-15 paka za 100k to było naprawdę coś, nie? Jak otwierałeś taką pakę, to wiedziałeś, że no kurde, coś ci tu wyleci. W sensie wtedy to się nie dostawało tych paczek też. Nie dostawało się tych paczek po prostu tak, o, za Food Champions, nie było czegoś takiego. Potężne dwie złote wymiany, jakby tutaj nam wyleciał overall potrzebny, to by było świetnie. Walkout, ty, skipnąłem z odbuta, ale jaja, dostaliśmy overall jakiś, tylko jaki? Ha, Neuera, ty, złota wymiana, najlepszy nasz traf dzisiaj, nie jest z nagród za Food Champions. Nie, nawet nie z pików, nie, jest ze złotej wymiany, Neuer. Ta gra to jest po prostu hit. Lecimy! W końcu ta ikona zrobiona, niesamowite męki były robiąc tę ikonę, ale najważniejsze jest to, że nareszcie się po prostu udało. Także przepalamy ostatnie SBC o pośrednią ikonę, 200 tysięcy monet, to jest wydatek ostateczny na to SBC. Tylu zawodników musieliśmy kupić, średnia wersja ikony, no jestem podekscytowany, ponieważ tutaj może nam wylecieć przepotężny Nazario, jakiś Hulit, jakiś Pele. No taki Vieira też byłby ok, wtedy mógłbym sprzedać swojego ze składu i elegancko sobie dać tego z paczki do składu. Dobra, tutaj rozgrzewkowa paczka jeszcze za to ostatnie SBC i lecimy z ikoną. Będziemy sobie szukać po narodowościach, bo tak zdecydował czat na streamie. Czy co, dzisiaj jedźmy sobie od tej strony może. Jedźmy sobie od tyłu, no i na początek WKS i to nie jest Didier Drogba. Ukraina,
Andriy Szewczenko to też nie jest. Walia, nie no, proszę nie. Masz może jakiegoś linka do tej playlisty ze streama? Ale się wystraszyłem, bo się tak zwiesiło. Dobra, Węgry, Ferenc Puszkasz. Niestety to nie jest. I lecimy dalej. Serbia. Vidić w midzie jest słaby, nie chcemy go i go nie mamy. Kenny Dalglish. To też nie on. Szwecja, Larsson, oj nie, proszę nie. Dobrze. Rosja, Jasin. Nie. Bramkarza tutaj bym nie chciał zobaczyć. Bramkarz to by tak zepsuł zabawę totalnie. Hadzi. Okej, raz go trafiłem w wersji baby. Nie wrócił do mnie dzisiaj w wersji mid. Meksyk. Uwaga. To nie jest. To nie Hernandez, to nie Sanchez. Nigeria i JJ Okocha. To nie jest również. Dobra. Irlandia, Keane. Proszę nie. Dobrze. Natomiast George Best. To był skrzydłowy. No nawet nie do końca gry w sumie, bo na skrzydle takim bestem śmigać to by była klasa. Ale nie będziemy bestem śmigać na skrzydle. I miejmy nadzieję, że to też nie jest Nakata. Okej, nie. Natomiast Cameron Samuel Eto'o, to już by było dobre rozwiązanie, ale nie. Dania, nie. Zróbmy to szybko i miejmy nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Dobra, na szczęście nie Laudrup, nie Schmeichel. Finlandia Litmanen też jak najszybciej się pozbądźmy tego. Dobrze. Ghana Essien, no Essien to już nawet baby jest lepszy niż mid. Ale w midzie nie mamy tutaj Gańczyka. I tymczasem przechodzimy już do Chorwacji. No jeszcze chyba u nikogo nie widziałem Szukera w tej parce. U siebie też nie zobaczę. Czechy, Nedved i Czech. Nie, no proszę, nie. Dobra, okej, gitara. To nie jest Nedved ani Czech. Dobra, Bułgaria, Stoiczkow? Nie! A więc to jest jakaś z topowych narodowości. Bez żadnego kombinowania jakiegoś tam niesamowitego. Po prostu od dołu z narodowościami. No, także zaczynamy od Hiszpanii. Raz już tutaj znalazłem Guardiolę. Nie chcę tutaj nikogo znaleźć po raz kolejny. I nie znajdę. Deco, Rui Costa fatalnie. Figo, no też mocno średnio. Eusebio fantastycznie. I co? To nie Portugalia. No stąd no to chyba tylko Maldini byłby takim super trafem. Del Piero do zaakceptowania. Natomiast reszta kart średnia, ale to nie są Włochy. Dużo jest tych holenderskich ikon i Cruyff, który już był. Tylko i wyłącznie się to znajduje. Mateos, to by było kozackie. Dobra, zobaczmy naszych zachodnich sąsiadów i to nie jest karta z Niemiec, moi drodzy. Zinedine Zidane, Desai, Laurent Blanc. Vieira już mamy w klubie, więc on był w duplikacie, gdybyśmy go trafili, więc na pewno nie jest Vieira, ale któraś z tych trzech kart byłaby czymś fantastycznym. Oby było dobrze, zobaczmy! Vieira, Cantona, Vieira już był, Cantona, no to wiadomo, wypożyczona karta. Anglia i kończymy, nie będę tutaj nic mówił, Ferdinand jest okej, okay, reszta jest do bana z Anglii, to będzie Anglik. Campbell, wiedziałem, że to będzie Sol. Znaczy wiedziałem, że to będzie Anglik, czy to będzie Sol, to nie wiedziałem, ale to się musiało skończyć w taki sposób, że to będzie Anglik, jak już te 13 zostały. Ty, on kosztuje 900 koła na rynku. Co jest grane? Czemu on kosztuje 900 tysięcy? Ej, to nie jest źle, mi się wydaje, w sensie, by Campbell to nie jest jakiś niesamowity gość, ale tak patrzę na niego, to on naprawdę nie wygląda źle. Mam bardzo mieszane uczucia, bo jakby, jak już wiedziałem, że może być Brazylia, bo została tylko Anglia, Brazylia, Argentyna, to byłem trochę zawiedziony. No ale w chwili obecnej, nie wiem co tu robi ten Silver, ale w chwili obecnej w każdym razie Sol jest jak najbardziej gościem do pierwszego składu. Zwinnością to nie imponuje, ale taki potężny, silny chłop, nie wygląda ta karta w każdym razie źle. Powiem tak, jeżeli miałem z Anglii trafić kogoś poza Ferdinandem, to zdecydowanie Sola Campbella, bo każda inna karta oprócz Campbella, no to byłaby zdecydowanie porażka.